Cześć YouTube, jak leci? Jesteśmy w siedzibie WK Sklep i dzisiaj kolejne przyłączenie do naszego zespołu WK Athletes, do Realu Madryt polskiej sceny fitness. I witamy u siebie Karola Rogaczewskiego, zawodnika Men's Physique. Czyli Cristiano Ronaldo, tak jest. Polskiej. Siemano wszystkim. Dobra, to może się przedstawię najpierw. Nazywam się Karol Rogaczewski. Mam 24 lata i pochodzę z małej miejscowości Grzegorz. I to jest niedaleko? To jest niedaleko Bełchatowa, okolicy Bełchatowa bardziej. Tutaj do Was to mam tak 160, także to nie jest tak dużo. No i co, Karol, jeśli mogę dorzucić coś, chyba że jeszcze chcesz sam coś powiedzieć. Znaczy no, możesz zadać mi pytanie jakieś, coś tam będzie mi łatwiej opowiedzieć. Pokażę krebuś, ja jemuję. O. Dobra, 2200 kalorii. Tutaj ludzie, którzy jedzą normalnie, a 2200 ma po ławkę. Żeby się nie zarazić. Nie macie redukcji. My go tam posadziliśmy, żeby się nie zarazić, nie? To co? Ty chciałeś zadać jakieś pytanie, Sakr? Wszystko zaczęło się w roku 2009, końcówka? Albo 8, 2000. Podobnie zaczynaliśmy. 2008 i przez 6 lat, można powiedzieć, że tak moje treningi to typowy split po prostu w piwnicy. Znowu brzmi jak nasza historia, też no, 6 lat. W piwnicy, a później już na profesjonalnej siłowni, tak już od 2 lat, także i też ogólnie trenuję splitem, połączone tak w FBW troszkę. Tak, to jest taki bardziej intuicyjny też trening. Ale mogę się pochwalić, bo dzisiaj się dowiedziałem, że Karol ma zamiar wskoczyć na mój trening dla 7 zaawansowanych. Link w karcie w tym momencie. Ktokolwiek to składa, proszę zapamiętać. I no, testować. Jestem dumny, że... A, nie mogę powiedzieć kto, bo zaraz będziesz mówił o swoich startach, ale jestem dumny, że on będzie trenował moim planem treningowym. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że mi się podoba w Karolu to, że jest zawodnikiem Men's Physique i robi fajnie wielostawy, ładnie to technicznie u niego wygląda, fajna jakość jest tego ćwiczenia. No, a to jest jednak rzadko spotykane, nie? Że jednak Men's Physique to się kojarzy z tym, że izolacje, linki, kable, a tutaj mamy gościa, który fajnie ćwiczy, nie? Nie tylko fajnie wygląda i to się nam podoba w Karolu. No, przeważnie swój trening opierałem właśnie na wielostawach niż na maszynach. Wiadomo, te maszyny też były dorzucane. No muszą być. Dokładnie. Jeśli sylwetka. Mhm. A co do startów, no to jeszcze będę myślał, bo pod koniec roku na jesień szykują się zawody dosyć fajne i także no zobaczymy, na ile zdrowie mi pozwoli i wtedy będziemy myśleć. Także na razie odpuszczam sobie. Można tak powiedzieć, starty. A zobaczymy, co czas przyniesie. No, ale jest aktualnym mistrzem Polski i niestety musisz mi pomóc z poprzednimi swoimi osiągnięciami, tak? Osiągnięciami, bo kićka mi się miejsce na zawodach i miejsce, w którym to zdobyłeś. Dobra, to może odbyłem od początku. Tobie. No, najlepiej. Od początku. Najlepiej. No to pierwszy start miałem w Sopocie oczywiście. To był rok 2015. Halo? Halo Sopot. No tam niestety nie udało mi się nic ugrać. Nie dostałem się do półfinałowej 15 nawet. Ale to po prostu było tak przygotowane. Sam po prostu tak trenowałem sobie i wyszedłem z marszu. Jechaliśmy ogólnie na wakacje i sobie wystartowałem. I zobaczyć jak to jest. No i wtedy to się, można powiedzieć, że tak zaczęło wszystko, nie? Już myślałem o tym bardziej profesjonalnie. Także wtedy zgłosiłem się do trenera i szykowaliśmy się na następny rok na Sopot. No ale że nie wypaliło tam ze związkiem coś, to w tym samym czasie były zawody w Władysławowie. Tam udało mi się wygrać swoją kategorię i kategorię Open. No i jak już tam wygrałem, tak wtedy się zaczęło już naprawdę, bo po prostu chciałem już odpuścić. Tak, bo wtedy już miałem tak, że chciałem tylko na ten Sopot, żeby wygrać, żeby się pokazać w lepszej formie i dać sobie spokój, ale jak udało mi się już wygrać, no to wtedy były właśnie plany na MPJ, Mistrzostwa Polski Juniorów na październik, ale po drodze jeszcze były starty w Kielcach. Tam był Binkowski Hotel, tam udało mi się zająć 3. miejsce. No i później się szykowałem już na Mistrzostwa Polski Juniorów, gdzie udało mi się
zdobyć drugie miejsce. A tydzień po był Puchar Polski. Tam udało mi się czwarte miejsce zająć i tym samym dostałem powołanie na Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Białymstoku. No ale tam już poziom światowy, także no, troszkę mi brakowało i nie udało mi się wejść do 15 finałowej. I wtedy na ten czas już sobie odpuściłem na ten rok zawody. Znaczy no już tak była końcówka, także już nie było co, a kolejne plany to były Mistrzostwa Polski, gdzie zająłem pierwsze miejsce w tym roku w kategorii do 176. To może powiesz od razu, ile masz dokładnie wzrostu i jaką masz wagę na scenie, przynajmniej w tej szczytowej formie, i jaką masz wagę poza sezonem, przynajmniej starasz się utrzymywać, jaką wagę? To może powiem, jak było w tamtym roku po sezonie, to po 6 tygodniach na scenie miałem tak, 75 kg, a po zawodach sobie popuściłem pasa i 96 wylądowało po 6 tygodniach. Byłeś schabem takim. Byłem schabem. Klocem. Dosłownie mogę pokazać zdjęcie. Pokaż. A i wzrost dokładnie jaki? 176. I 96 kilo co? Schabla. Okay. To zdjęcie mi wyślesz potem, bo odbija światło. Podręcznikowa definicja schablife. Tutaj na telefonie. A teraz na zawodach w tym roku miałem wagę 78. A teraz tak trzymam 85, także już podchodzę do tego bardziej z głową. Wiadomo, po zawodach podjadłem, ale nie za dużo i teraz staram się trzymać dosyć sztywną tą kalorykę. Ja mam jeszcze pytanie o wyniki siłowe. Nie wiem, czy się na tym koncentrujesz, ale tam może, nie wiem, kiedyś wiesz, biłeś rekord na klatkę. Ja bym chciał wiedzieć, ile wyciskasz, na przykład może martwy ciąg, wiesz, albo przysiad. Ile na płaskiej? Na płaskiej. Ile na płaskiej? Taki jak forma, ile na płaskiej? Dobra, to na ławce poziomej. Powiedz, jaki biceps. Ile na bicu, nie? Dobra, to na ławce poziomej miałem rekord 145, a na... Przy wadze, pamiętasz może wagę wtedy? 82 kilo. Wow. A przy... skos dolny, można tak powiedzieć. Ja kiedyś pierdolnąłem skos poziomy, nie? Jak coś. Na skosie dolnym 150 poszło, także o 5 kg więcej w tym samym dniu. A przysiada nie martwi się? Więcej na skosie? Dolny, tak. No, a, więc dobra, kurwa. Przysiad, powiem ci, że w serii 150 robiłem na 3 razy, a tak na raz powtórzenie nie, nigdy nie próbowałem. Martwy, no to 160 na 4 razy i też na jedno powtórzenie nie podchodziłem. Czyli wszystko się zgadza, ława dominuje, nie? Bardzo cię nie lubię za to, że masz lepsze nogi ode mnie z takim wynikiem. No, ogólnie no mnie lubię. Ale to już możesz być bogaty, niech stracę. Nogi sporadycznie. No a w bicu ile? No teraz jest 43. Z zawody miałem 4,1, także no dużej różnicy nie. No bo suche masz te ręce, nie? Nawet teraz, zwłaszcza tric, ale bic też, no dużo ci nie siedzi. No u góry to ogólnie, góra jest sucha, najgorzej to właśnie tył, pleców, dół i brzuch. No. A i tak nie jest najgorzej, sam widziałem. A jakie jest twoje zaplecze sportowe? Chodzi mi o wcześniejszy sport. Wcześniej, co uprawiałem, tak? Tak. Wcześniej to tylko piłka nożna. Grałem w klubie. Tak myślałem. Grają w klubie. No. Jest coś u piłkarzy, że to widać, nie? Po tym jak chodzą, te nogi styl takie... trochę też ubierania się. No zresztą po koszykarzach też raczej widać. No, a także piłka nożna. No, dosyć długo. Właśnie jak trenowałem w piłkę, to i też na siłowni też się to zaczęło. No ale później już właśnie z piłki zrezygnowałem. I to już było po 2 latach stażu na siłowni. Tak. Mm. Z piłki zrezygnowałem, no bo ta masa, można powiedzieć, mi nie szła, nie? Bo treningi dosyć sporo były, mecze co tydzień praktycznie, treningi 4 razy w tygodniu. Także jeszcze jak doszedł siłowy trening, to... To jakaś poważna taka wyczynowa gra w klubie, czy raczej bardziej tak rekreacja? To po prostu było B klasa, jak to się mówi. Znaczy to młodziki wtedy były, Dejna, coś takiego. Także no tak rekreacyjnie bardziej to było. Dejna? To były takie, wiesz co? Bo coś takiego kojarzę. Nie, to nie to. Bo to jest turniej. Kurwa. Ty, Andrzej Sekuła, sorry, nie? Myślałem, że to Pączu, ale to Andrzej Sekuła za tym. Dobra, bo moja mama trenowała na skrze.
lekką atletykę, nie? I kiedyś były na przykład obozy sponsorowane przez Skrę, nie tak jak teraz, że tam biega lis po trybunach, słowo honoru. I w ogóle sami płaciliśmy za treningi, za koszulki, za wszystko, jak ja trenowałem, no ale mniejsza. Jeździ do tej Spały i w tym samym czasie, no, reprezentacja Polski też tam trenowała, no bo do tej pory tak jest. Mogę coś wtrącić? No? W Spale trenował Clarence Kennedy na zgrupowaniu. No, bo on w Polsce trenował, on polskich trenerów miał, I którzy go zajebali. Na marginesie, ale kontynuuj. Kolano skoczką mu zrobili, no, zresztą. Najlepsi sportowcy świata mają kolano skoczkę. Pokaż naturalne szokca. Wracamy na trzy razy, nagrywamy ten materiał, bo kończy nam się pamięć na iPhone'ie. Przed chwilą Saker mówił o jakimś obozie w Spale, gdzie ćwiczyła jego mama. Tylko tam powiedziałem, że Clarence Kennedy, którego być może śledzicie na zachodzie, był na obozie sportowym tam na sekcji ciężarowców i go wyjebali, w sensie organizm mu wyjebali i miał kolano skoczka tam wychodowo. Teraz Saker mógł dokończyć tą historię. Ja też mam kolano skoczka, więc mamy dobre rokowania na przyszłość. To było, śmialiśmy się wcześniej. Powtarzam, no. Ten żart, dobre, żeby nie stracić super materiału. Przerwało już? Dobra, to powiem szybciej o tej historii. Więc moja mama jeździła, trenowała lekką atletykę, była mistrzynią Polski w skoku wzwyż zresztą. Serio? No. Twoja mama? No. To ja nigdy o tym nie wiedziałem. Nie mówiłeś, nie chwaliłeś się nam. Mówiłem. Nie raz, na pewno. W każdym razie po niej mam skoczność. Ja trenowałem również lekką atletykę, tylko już nie w czasach świetności stadionu Skry, tylko jak jest tam, jak biegają lisy po stadionie do dzisiaj, bo ostatnio też biegają. Na trybunach mieszkają lisy i biegają po trybunach. Jak trenowaliśmy, to często lis biegał razem z nami. To się trener to jakoś nazywał. Przebieżki chyba, czy jakoś tak. No mniejsza. W każdym razie kiedyś Skra fundowała obozy i tak dalej, bo to był jeden z najlepszych stadionów w Europie, najlepszy w Polsce, lekkoatletyczny. No i jeździli sobie do Spały, nie? Normalnie fundowane przez Skrę, czy tam przez kogoś, kto zarządzał tą Skrą obozy. Jednocześnie reprezentacja piłki nożnej ówczesna też miała obozy w Spale. Tak jak zresztą do dzisiaj się to dzieje, tylko już tam nie ma Skry, bo na Skrze biegają lisy. Jest tartan, który, nie wiem, na Szczęśliwicach jest lepszy tartan. Ta droga do chodzenia niż na Skrze tory do biegania. Nie? To jest bardzo smutne. W każdym razie mama poszła z koleżankami po czekoladę do sklepu i jak wyszła z tą czekoladą, to jakiś gościu ją potrącił i wyleciała jej ta czekolada, nie? Już odpakowana, także no, straciła ją, zaczęła płakać, koleżanki ją zaczęły pocieszać i nagle wychodzi Dana ze sklepu z pięcioma czekoladami i dał mojej mamie, nie? I ją podlepał po głowie. Zajebista historia, naprawdę. Taka niespodziewana, bo myślałem, że tylko powiesz, wiesz. No, fajnie. Nie, no to po prostu miły gest, ale fajnie, że akurat Dana, nie? I takie fajne wspomnienie. Że fajny gość z niego, bo nie robił tego pod publiczkę ani nic. A później, 20 lat później, Clarence'a Kennedy'ego wyjebali w Spale. Zdrowie. Tego już nie musisz dawać. Dobra, wróćmy do Karola. Tak, jeszcze chcieliśmy pogadać, jak wygląda twoja dieta, bo... No. Dieta? A co to jest? To masz wyjaśnić? Dobra. Bo no, nie wiemy. No to tak, jak teraz mam taki okres luźniejszy po zawodach, no to wiadomo, wliczam wszystko po prostu, można powiedzieć, także te produkty przetworzone też, ale makro, żeby się zgadzało. A przed okresem startowym, no to wtedy już bazuję na zdrowym jedzeniu, także tak przetworzone już nie wpada. Ewentualnie jakiś cheat meal, ale to bardzo sporadycznie. Jak często robisz? Teraz do tych zawodów, co się przygotowywałem na Mistrzostwa Polski, to bardzo rzadko. O, powiem ci, że może raz w miesiącu. Cheat meal? Cheat meal. Nie. Jeden posiłek. Jeden posiłek, tak.
Raz w miesiącu? Nie za często było. Tak często. A na przykład refeedy albo jakieś takie dni wyższego jedzenia? Refeedy miałem dwa. Już pod, można powiedzieć, w 10 tygodniu miałem refeed właśnie pierwszy, no i później miałem następny chyba za dwa tygodnie też. Bo taki, 10-8, a potem już sztywno sztywno, już do końca zawodu. Z jednym cheat mealem pewnie. Nie, wtedy już później już w ogóle potem nie było. No. Okay. Tak już czysto. Czyli coraz więcej zawodników dużo luźniej podchodzi do jedzenia, na szczęście. No. Nie zamykasz się w pojemniku, tylko jak wiadomo, jak outside the box. Wiadomo, jak nie ma czasu, to wtedy było na szybko szykowanie, nie? Także wiesz, tam kura i warzywa i ogień, nie? Do pracy czy tam. Wiesz, a jeżeli miałem czas, no to wiadomo, urozmaicenie różne, tam ziemniaki, nie ziemniaki, także... No miałem sobie, wiadomo, chude, no bo później już nisko tuż miałem, także przeważnie kurczak albo indyk. Czyli redukujesz na wysokim białku, wysokich węglowodanach i niskich tłuszczach, nie? Tak, no. I dzisiaj sobie gadaliśmy, że nie znamy osoby, która zrobiła taką elitarną formę na low carbie, nie? O, no. Tudzież ketozie też, mogę no, po powiedzieć, prostu, że bazując na tłuszczach, powiedzmy, nie? Mhm. Jeśli jest ktoś, jeśli są zawodnicy, którzy na tłuszczach zrobili jakąś zajebistą formę, to... Piszcie na warszawski no, koks. Nie, żebyście napisali w komentarzach, kto to był, nie? Bo ja serio chciałbym obczaić, bo nigdy nie widziałem kogoś, kto na tłuszczach zrobił super formę. No, to jest fakt. Coś mi się to wydaje. Znaczy faktem jest, że nie widziałem, a czy tak rzeczywiście jest, to dlatego pytamy w komentarzach. Bo już jedziesz całą tablicę, będę wyjechał. No tak. Jak się świecisz na niebiesko wieczorem w pokoju od towaru, no to możesz, wiesz, jeść trawę. No. A na niskich tłuszczach wystarczy E46 z tablicy Mendelejewa. No. Żebyś w formie. Się świecisz w tym E46. W kolorze kierunkowskazów przedliftowych Amber Gold. Nie pomarańczowe, tylko Amber Gold dla koneserów. No dobra. To fajnie, żeśmy sobie pogadali. Wymęczyliśmy? Chyba tak, chyba już jest wyczerpany. Chyba możemy oficjalnie przywitać na siedząco, może być? Dzień. Fajnie, Karol, że dołączyłeś, że się zgodziłeś. Witamy. Też się cieszę. Robię. Nie, bo się zarazimy, kurwa, on na 200 siedzi. No. I co? I Karol będzie z nami w Sopocie chyba najbliższy taki moment, żeby go złapać. To i dajmy Instagrama Karola, bo to jest jego główne medium. Tak, no później jest, teraz jestem w trakcie zakładania fanpage'a własnego. Bo tak to mam z dziewczyną prowadzę razem. Chcę mieć też swój własny, tam opisywać swoje właśnie przygotowania do kolejnych zawodów i co tam się u mnie dzieje. Fajnie. A na głównym profilu Karola można sprawdzić przyszłość, tak jak chcę mówić. Także. Jak pozdro. Jak to przyszłość? No powiedziałeś, że to jego główne medium, nie? Śmieję teraz z ciebie.